Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, u mnie za oknem robi się ciemno, ale wy zobaczycie ten filmik, jak będzie widno. Czyli niedziela. Niedziela to słodkości. Słuchajcie, dla tych, co się spóźnili, tylko przypomnę, do 5 czerwca macie okazję kupić Thermomix na raty 0%. I to biały albo czarny, także jeszcze ostatnia szansa dla was. Kochani, ja postanowiłam wam dzisiaj rzucić takie ciasto, które znalazłam na Cookidoo, bo powiem wam szczerze, że naprawdę dzieje się w moim życiu naprawdę bardzo dużo. Także, no a ciasta trzeba jeść, tak? Żeby nawet poprawić sobie humor. Dobra, słuchajcie, kokosanka z owocami. Jeszcze tego przepisu nie robiłam, więc to będzie dla mnie wyzwanie. I teraz mamy tak, czas przygotowania 15 minut, całkowita godzina 20 i liczba porcji 24 kawałki. Właśnie, i w tym momencie zapaliła się u mnie światełko, że nie przygotowałam sobie blachy. Ale to nic, słuchajcie, to nic, bo standardowo ja tu sobie zacznę robić inne kroki, a blacha, też zdążę sobie blachę przygotować. No to tak, zaczynamy od tego, rozgrzewamy piekarnik 180 stopni góra-dół. No i właśnie, to jest ten motyw, moment, kiedy powinna mieć przygotowaną foremkę 36 na 24,5 na 6 cm wyłożyć papieru, ale ja to zdążę zrobić, słuchajcie. I teraz znowu, ten moment jest, kiedy ja przeskoczę ten krok najpierw, a za chwilę do niego wrócę, bo tu potrzebuję 40 g cukru pudru, którego oczywiście nie mam, bo mam zwykły cukier, więc sobie pozwolę zrobić cukier puder. A za chwilę wrócę do tego poprzedniego kroku, gdzie były wiórki kokosowe. Także słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić cukier puder, wsypujecie cukier, dajemy na domek, obroty 10 i będzie cukier puder. Robicie! No i dobra, cukier puder zrobiony, wchodzę na książeczkę, jeden krok cofam do tyłu. Zobaczcie, jak pięknie się zrobiło. I teraz, tu dajemy wiórki kokosowe, 140 g wiórek kokosowych. Ja mam tu zapas, dlatego że będzie potrzebne jeszcze trochę więcej. No ale mówię wam po kolei, jak jest 140 g. Dobra, no i teraz ten cukier puder, który już mam. Do tego 4 białka. Ja, ale bym się złapała za żółtka, bo żółtka mam oddzielone, bo też będą potrzebne. Zakładamy miarkę z pokrywą. Słuchajcie, 10 sekund obroty 3 i to są obroty wsteczne, czyli na razie mieszanie. Muszę szybko zobaczyć, co tu dalej. Zaraz polecę sobie po swoją foremkę. No widzicie, wszystko ładnie się zgra. Lecimy dalej. Przemieszać kopystką. Muszę zobaczyć, co tu się wydarzyło. Oj, 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 jak już to ładnie wygląda. Takie kokosanki, które już bym mogła tak naprawdę upiec i zjeść. Ale lecimy dalej. Zakładamy miarkę z pokrywą. Słuchajcie, 10 sekund, znowu obroty 3. To są obroty wsteczne. Nie będę was męczyć. No i widzicie, poleciałam sobie już foremkę, mam jeszcze nie wyłożoną, ale mam. Teraz tak, te nasze wiórki z białkiem i z cukrem przekładamy do naczynia. O, zagrzał się już piekarnik, elegancko, więc ja sobie tu przekładam. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dobra. I lecimy dalej, dajemy masło. Dobra, dajemy tak 200 g masła pokrojonego na kawałki, u mnie standardowo nie jest pokrojone, bo słuchajcie, no mówię wam, dzieje się, dzieje, więc wszystko jest w biegu, wszystko nie tak, może nie tak, część jest nie tak jak powinna, ale to, dobra, masło mamy, jest. I teraz zakładamy pokrywę z miarką i masło nam się tu przez 3 minuty, 70 stopni, obroty 1 będzie rozpuszczało, więc to jest ten czas, gdzie ja sobie na spokojnie przygotuję swoją foremkę. No i dobra, kochani, lecimy dalej z tym naszym ciastem. No, masełko się roztopiło, teraz dajemy cukier, 150 g cukru, no i tu nie musi być puder, tu może być zwykły cukier, 150, o. I dalej, dalej będzie 275 g mąka. Dobra, lecimy z tą mąką. Raz, dwa,
Patrzcie, no. Dobra, przedobrze mam troszeczkę jak zwykle, ale to nic. No i wiórki kokosowe, 100 gramów. Dlatego musiałam mieć dwa opakowania, bo tu było 200, tu jest 200, ja potrzebuję no, ponad 200. No, nie oszukujmy się, nie będę liczyć, bo zaraz mi nie wyjdzie znaleźć życie, bo to w stresie, bo to... Dobra, mamy wiórki. 125 gramów mleka, zobaczcie, jak to szybko idzie, już jesteśmy na 18 kroku z 33. 125. O, przedobrzyłam, ale dobra. Łyżeczka proszku do pieczenia. Już otwieram. Jest. No i zakładamy miarkę z pokrywą. Krok 21, 20 sekund. Obroty 3,5. Także ja już tu trochę sobie ogarnę. Dobra, wreszcie przygotowałam do końca tą foremkę, bo teraz już musimy to ciasto przełożyć do wcześniej przygotowanej formy właśnie. To są takie zbite ciasto, o, takie ciężkie, takie trochę jak kruche. No i słuchajcie, nie będę Wam tu przedłużać, bo ja to muszę wyprostować. Pieczemy 180 stopni, ok? 20 minut. Po tych 20 minutach powiem Wam, co dalej. No i teraz tak, ciasto się podpiekło trochę, na pokrywie stawiamy miskę i słuchajcie, tu dajemy owoce. Owoce zamrożone między 450 a 500 gramów i oczywiście ja zrobię to po swojemu, bo dam dwie paczki po 450. Chcę, żeby było naprawdę czuć tych owoców, więc robię po swojemu. Zobaczymy, czy wyjdzie, dam Wam znać oczywiście. Dobra, owoce mam. Cukier puder i tu znowu ja sobie użyję zwykły cukier, no bo przecież nie zmieliłam więcej, bo po co? Zaryzykuję ryzyko, ja tu daję podwójną porcję, wy jeśli robicie z pojedynczej 30 gramów cukru pudru. Mąka ziemniaczana do tego między 15 a 20 gramów. Dobra, słuchajcie, ja tu muszę oczywiście dać podwójnie. Dobra, jest. I to wszystko musimy wymieszać kopystką. No. Mrożone owoce niezbyt się wymieszają, ale chodzi o to, żeby aż tak nie puszczały soku, żeby nie opadły nam na dno, chociaż tu niewiele mają, jak opaść. No i dobra, dobra, ja sobie zaraz wymieszam i do Was wracam i powiem Wam, co dalej. Dobra, słuchajcie, wymieszałam i teraz na to ciasto wysypuję te swoje truskawki. O, i jeszcze sobie rozprowadzę dokładnie tą mąkę. O, widzicie, jak będzie elegancko. Truskawki tu uciekają. Dlatego wydaje mi się, że ta ilość będzie odpowiednia. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy wszystko. Dobra, dalej. Przełożyć na podpieczony spód i pieczemy kolejne 17 minut. Także wrzucam to do piekarnika i idę... nie wiem, sprzątać, coś sobie robić. 17 minut, 180 stopni. No i dobra, słuchajcie, jak już sobie te truskaweczki troszeczkę się podpiekły, no to dajemy kolejną warstwę. I to jest nasz kokos, który przygotowaliśmy na samym początku. Czyli posypujemy te nasze truskawki kokosem. I co? I znowu leci to do naszego piekarnika. Już Wam mówię, kolejne 10-15 minut. Aż do momentu, aż ten kokos się troszeczkę nam zarumieni. Jego, słuchajcie, to musi być naprawdę pyszne. No chyba, że ktoś nie lubi kokosa, no to niestety, to dla niego nie będzie pyszne. Ale powiem Wam, tak już to pachnie, że to jest szok. Dobra, lecimy do pieca, aż się zarumieni. I co? Upieczone ciasto ostudzić i będziemy już próbować. Także do zobaczenia, do upieczenia. Słuchajcie, tak wygląda ciasto, tak wygląda upieczone ciasto, jeszcze ciepłe, kokosanka się na górze zrumieniła, powiem Wam szczerze, że zapach rozchodzi się po całym domu. No i oczywiście próba i kawa do tego, ale to już będzie bez Was, ale jest pychota. Jedynie co bym zmniejszyła tu cukier, dlatego że truskawki są... Ta, bynajmniej te, na które ja trafiłam, są mega słodkie. Dlatego tak
ogranicz się trochę cukru. Jednak ogranicz się. Dobra, kochani, lecę. Lecę dalej, lecę. Dzieje się, dzieje. Także, kochani, możecie sobie upiec kokosankę z owocami, tylko zmniejszcie trochę cukier. No to co, miłego dzionka Wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!